Dobra, dzisiaj będzie filmik o PS3. Jako, że nie ograniczam się do wrzucania filmików tylko na jeden temat, lubię wrzucać różności i będę wrzucał różności, to dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo jest przerobić PS3, żeby wgrać custom firmware. I w takim wielkim skrócie z tą PS3 zamieniłem się za telefon BlackBerry Passporta. Ja dałem Kosiowi BlackBerry Passporta, on mi dał PS3 z dwoma padami, parę gier. Do tego jeden jest pad oryginalny od PS3 Six Axis, a drugi pad jest taki, że można go podłączyć sobie na przykład do laptopa, peceta i wykryje go bez problemu, tak jak takiego pada X od Xboxa. W zasadzie bardzo podobny wyglądają pada Xboxowego. Zresztą miałem dużo Xboxów i te pady mi od Xboxów bardzo pasują, chociaż na PS3, pada od PS3, nie narzekam. No i także opłaca mi się ta zamiana, bo konsolka wiadomo, można sobie pograć. Jestem konsolowcem od dawien dawna, więc całkiem spoko, że PS3, w zasadzie w ogóle PlayStation, jakby tak nigdy nie było w moim zainteresowaniu. Także PS3 jest takim najwyższym modelem do tej pory, jaki miałem. I jakby to powiedzieć, poznaje świat PlayStation. O, goście mi mówił, że to jest super i tak dalej. W ogóle mówi, że ta konsola jest przerobiona, a tak naprawdę ona nie była przerobiona. Nie wiedział, co do końca mówi. I co jeszcze chciałem powiedzieć? No tak, moja przygoda to z konsolami jest od dawna. Miałem Xboxa One X-a, którego musiałem sprzedać z resztą różnych powodów, ale pokażę Wam i wytłumaczę, że przerobienie PS3 jest no bardzo proste. Tylko się przełączę na Firefoxa teraz. Ok, jesteśmy na Firefoxie. Pierwsze, co musicie zrobić, to zobaczyć sobie ten filmik, co tutaj gościu pokazuje. 39 minut wyjaśnia krok po kroku, jak przerobić PS3. No musicie to obejrzeć od początku do końca. Wtedy zrozumiecie, na czym to wszystko polega. A w zasadzie, tak, on tutaj wrzuca w ogóle wszystkie linki potrzebne na strony, na które musicie wejść, pobrać sobie pliki i tak dalej. No jest super sprawa, no to jest ta główna PS3 Exploit, na której znajdują się te pliki hex i tak dalej. Lista modeli PS3. To jest właśnie ta lista tutaj, żeby zrozumieć przy na przykład zrzucaniu pamięci flash, jaki macie w danym modelu, czy to jest NOR, czy NAND. PS3 Checker to jest taki programik, który sprawdza, jak zrzuciliście sobie tego dumpa, czy on został rzucony poprawnie, bez żadnych błędów. Multiman to już jest po wgraniu custom firmware'u, wgrywacie tego Multimana i macie no dostęp do fajnych różnych rzeczy. Online MD5 Checker, bardzo ważna to jest sprawa, bo przy patchowaniu tego hybrid firmware'u musicie sobie sprawdzić sumę MD5, czy te pliki pobrane. Dokładnie to są te dwa pliki. Mają taką samą nazwę MD5, jak jest tutaj na tej stronce. Bo jeżeli będzie inna, to znaczy, że albo pobraliście z jakimś błędem, albo się skopiowało na Waszą kartę pamięci z jakimś błędem. A to nie może wystąpić, bo po prostu możecie sobie wtedy konsolę uszkodzić. Musi być MD5 identyczny, taki jak jest tutaj podany. I teraz powiem Wam w wielkim skrócie, bo ten gościu tutaj się rozpisuje na temat tego całego procesu. No 39 minut, ale no super, no warto to obejrzeć od początku do końca. Ja Wam tylko powiem, że skrócę ten proces do trzech kroków, bo to tak naprawdę się ogranicza do trzech takich czynności. Ja już sobie wrzuciłem na mojego chomika wszystkie pliki, które mi były potrzebne do przerobienia mojej konsoli i wytłumaczę Wam tak teraz w wielkim skrócie, na czym to polega. Macie konsolkę. Ja miałem oczywiście zainstalowany firmware 485 oryginalny na mojej konsoli. Fatowskiej.
i na nią pierwszym krokiem, który jest potrzebny, musimy wgrać hybrid firmware. To jest ten plik tutaj. 196 mega. I tutaj musimy zmienić jego nazwę na ps3 updat.pub. Tworzymy tak jak tutaj napisane jest, formatujemy pendrive'a w formacie FAT32. Tworzymy dwa foldery. Pierwszy jest PS3. W tym folderze PS3 tworzymy folder update i do tego update'u wrzucamy ten plik. Dopiero wtedy konsola widzi tą aktualizację. Robimy aktualizację, wszystko się tam zrobi i po zrobieniu aktualizacji jest bardzo ważny moment. I tutaj sprawdzamy sobie tą sumę MD5. W tej paczce są dwa pliki. Te dwa pliki. Flash 485 i Flash 485 JPG. Muszą mieć tą sumę. Taką samą. Patrzujemy konsolę. Jak to jest. Jak się patrzuje gościu tutaj. Wszystko wyjaśnia. Ja już nie będę wam mówił, bo to by było bez sensu troszeczkę. Ale pokazuje, jak się patrzuje. Także poradzicie sobie bez problemu. OK. Zakładamy, że już spatchowaliście tego hybrid firmware. Więc co robicie? Włączacie konsolę, włączacie ją z powrotem. Macie już spatchowany ten firmware, który wam pozwala teraz dopiero na wgranie custom firmware'u. Ja sobie wgrałem tego. On wgrywał tam jakiś chyba inny. Nie wiem, czy on podaje linka do tego, co on wgrywał. Zaraz zobaczymy. No, tak, chyba tego po custom firmą Rebook Lite. On tego wgrał. Nie patrzałem, jak wygląda ten. W sumie mógłbym też potem zobaczyć sobie. Ale ja wgrałem tego. Nie wiem, jaki jest najlepszy. Zadałem pytanie na jego stronie. Jaki jest najlepszy? Nie wiem, czy jakiś komentarz jeszcze ktoś odpowiedział. A jak mi ktoś odpowie, to wtedy dam wam znać jak coś. Także jeżeli już spatchowaliście, tak jak mówiłem, wgrywacie custom firmware'a, wgracie tego custom firmware i po wgraniu go wrzucacie sobie na kartę pamięci Multimana. To jest ta paczka. No i wgrywacie tą paczkę i wtedy macie powiedzmy już no zrobione to tak od początku do końca wszystko i możecie zacząć całą zabawę z tym custom firmware'em, który pozwala na dużo więcej rzeczy niż oryginalnie konsola ma tam w opcjach, a nie będę wam mówił, że to pozwala na przykład na odpalanie gier z ISO, pobieranie tam gier skądś tam. Okej, każdy ma swoje kopie, nie wnikam. Także jest dosyć sporo zabawy. Nawet coś tam jest do jakiś taki z tego co już sobie obczaiłem. Nie wiem, czy to można nazwać takim odpowiednikiem Xbox Media Centera, jak kiedyś był, że na przykład możemy sobie zainstalować wtyczki do radia, do telewizji, IP. Wiecie o co chodzi, nie? No. Także jakoś to tam działa. Z tego co tam sobie radyjko Shotcasta zainstalowałem. Można na przykład na tym custom firmware, co mi się bardzo podoba. Jeszcze tego nie próbowałem, ale robić screeny z gier. Można nagrywać gry, w które się gra. Zarąbista opcja. Będę musiał to w ogóle przetestować, czy to w ogóle działa. No wtedy praktycznie nie potrzebuję żadnego wideograbera, tylko nagrywam sobie, potem zrzucam sobie plik na laptopa i heja na YouTube'a wrzucam, nie? Filmik. I to w takiej chyba najlepszej jakości, jaka jest dostępna. Także tak wygląda ta cała aktualizacja. Wszystkie pliki są na moim chomiku w jednym miejscu. Jakby ktoś potrzebował, to zawsze może sobie wbijać w konkretne miejsce do tego mojego chomika. Nie zabezpieczam żadnym hasłem, bo to jest bez sensu. No i co? I chyba to było tyle na wyjaśnienie, jak przerobić naszą PS3 na custom firmware. Jeszcze nie podłączałem do mojej PS3 właśnie po przerobieniu, czy wykryje mi dysk 700 giga.
mam z laptopa wyjęty, sformatowany. Jak tak, to wtedy no sporo rzeczy mogę wrzucić na ten dysk. 700 giga, wow, ho, ho, ho. Także to by było z mojej strony chyba na tyle. Takie streszczenie, wytłumaczenie, że to jest bardzo proste. No i każdy, kto ma PS3 nieprzerobioną, może sobie przerobić, bo to rozszerza możliwości tej konsoli i to dużo. Nie próbowałem jeszcze instalować żadnego jakiegoś Linuxa. Nie wiem, jak działają te Linuxy, ale z chęcią obczaju, bo lubię się od czasu do czasu pobawić Linuxami. No i co? Tutaj macie wszystkie informacje. No ten filmik jest po prostu kompendium. All in one, że tak powiem. I według tego filmiku powinniście zrobić sobie bez problemu przeróbkę swojej PS3. To by było na tyle. Ja kończę nagrywanie. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Albo możemy się wymieniać jakimiś swoimi doświadczeniami z PS3. Na przykład moim takim następnym krokiem. Ale to jeszcze nie teraz. Bo na razie konsola chodzi, jeszcze chcę sobie troszeczkę na niej pograć, żeby jej nie zepsuć. Będzie ściąganie czapek z CPU i GPU. Bo trochę konsola ta fat głośno chodzi. Podejrzewam, że już ta pasta, która jest pod czapkami, wyschła i nie odprowadza już tak dobrze procesor CPU z tego ciepła do tej czapki, jak powinien. A z tego, co widziałem na filmikach, jest to proste, choć jeden gościu mi tam pisał w komentarzach, z którą sobie tam gadałem na YouTubie, że to nie jest takie proste, że on już kiedyś coś tam, kurde, jakąś konsolę kupił, ściągał czapkę kombinerkami. Kombinerkami. No i wyrwał jakieś elementy z płyty. No ja kombinerkami tego nie będę robił na pewno. Użyję do tego na pewno stacji Hot Air, żeby podgrzać tą czapkę, żeby ten klej, co ją tam trzyma, zmiękczyć. No i wtedy mam swój taki jeden sposób, który jest genialny. I nie widziałem, żeby w ogóle ktoś go stosował na YouTubie, ale odklejałem nim baterie od telefonów, które były masakrycznie mocno przyklejone i poszło jak po maśle. Może kiedyś nagram o tym filmik, jak to robię. Dobra. Kończę, bo to już nie ma sensu co przedłużać tego filmiku. Trafia taki filmik do mojego kanału na YouTubie o PS3. Pozdro dla wszystkich maniaków konsol.